Tu nam pokazują. Ale byłem zdziwiony. Ty cały czas uśmiechnięta jesteś. No, bo jak jestem na motocyklu, no to jak mam się nie uśmiechać? Fajnie się jedzie, miło, bo tak w grupie, jak wiadomo, fajnie się jedzie. Tylko, że te samochody wolno jadą, nie? Jesteś piękna jak Riri, znaczy się Riri jak ty. On lubi szybko jazdę. Kto nie lubi, nie Marcel? No, oczywiście. To chyba było dwuznaczne. Wiecie co? Ja dopiero przed chwilą zajarzyłem. Mikser, a co to znaczy XX16? Wiesz co, nie mam pojęcia. Jak robiłem tą bluzę, to Bartek wtedy też robił swoją, nie? No. I stwierdził, że napiszemy sobie tak. Aha. I nie mam żadnego pojęcia, skąd to jest, ale jest. Aha, rozumiem. Wody nam projekty robił i Bartek mu kazał dodać to na pewno. Aha. To jest jakiś wtajemniczy przekaz. O, tak, ukryty przekaz, dokładnie. Którego ja nie znam nawet. Dawaj, bo ich zgubimy zaraz. Generalnie to ta droga nie jest za sucha. Trochę ślisko jest. No, jadą jak wariatki, powiem. Czołeczka spokojnie chyba w tyłu. No, nie nadąża. Ja chyba jednak wolę takie grupy bardziej kameralne. Fajny ten MTEK, nie? Tylko te mocowanie tablicy takie chujowe. MTEK? No. O, oj, MTEK. Nie, te mocowanie bym zrobił tak jak ma Darek, nie? Że ma od zadupka w dół. No. No a nie tak. Można przełożyć, ale ładne są. Dziwnie trochę, nie? No trochę dziwnie. Ale to po prostu chodzi o ten chlapacz, żeby nie chlapało mu na plecy. No. Bo jak zrobi to z tyłu, to wtedy go podczas deszczu będzie chlapać. I wiesz, że to też chodzi o legalność, bo tak naprawdę gdzieś tam w przepisach jest, że musi koło być zakryte w jakimś tam procencie, czy tak. ileś stopni, coś takiego. No, sami powiedzcie, jak to dziwnie to wygląda. No, samym przygarnąłem taka. Ładne są. Ładne, no. Marcel, która jest godzina? Pół do komina. Ja no, za 10:10. Aha, kurde. I to się 10:30 rozpoczyna, no, patrz, mówisz, tak? Tu nam pokazują. Ale byłem zdziwiony. Piękny jesteś, nie musisz się tak przeglądać. Nie. Patrz. Nawet nie zauważyłeś, co ci chciałem dziś zrobić. Dziś jedziesz, nie? Mam 5% baterii. O nie, i co teraz? Nie wiem. Mamy problem. Tak, i tak na stację musimy wjechać. Marny youtuber z ciebie, Krzysztofie. No, jak wyjeżdżałem, miałem 100. Zaraz tu baterię zmienię, Marcel. Ej, dobra, Marcel, jedziemy naprzód teraz. Kto to tam jedzie z przodu? To od nas? Nie, to tak. Chyba nie nasi. Znaczy tam nie. No. Myślałem, że tutaj obok mnie chodzi ci. My chyba dogoniliśmy tych dwóch, co wtedy jechali. No, chyba tak. A to są jakieś turystyki. No właśnie mi się wydaje, że jeden mi się mignął w białej kurtce. Co tam? Kogo? O, jesteś, Marcel, tutaj? Jestem. Pilnuję się, żebyś nie zginął. Brodziec. Tak, jesteśmy jakoś w połowie drogi. Myślałam serio, że dzisiaj będzie zimniej. No, ja też myślałem. A? Spoko bardzo. Ciepło jest. A Krzychu? No? Skąd ty tych ludzi w ogóle wytrzasnąłeś? Parę do mnie... Czekaj. W ogóle miało być więcej tych ludzi. No. Bo miały być jeszcze 4 osoby, ale mi napisali, że nie dadzą rady. No i to w sumie tych ludzi nie znałem. Tego, co jest na MT, to też go nie znam. A? No, a resztę znam, no. Ten, co jedzie koło nas, to jest z Dobrodzienia gościu. No i znamy się, bo też z nim ostatnio jeździłem. I ten na białym Kawasaki, co jedzie z tyłu, to jest jego kuzyn chyba. Aha. No. Nieźle. Patrz, na grzyby przyjechali. No. O kurde, mają grzybobranie, bo kurde, co jechaliśmy, to kurde. Pełno samochodów w tych lasach stoi. Kurde. Ty cały czas uśmiechnięta jesteś.
No, no bo jak jestem na motocyklu, no to jak mam się nie uśmiechać? No, to racja. A few minutes later. Znowu ci bateria padnie. Nie, teraz już do samego tego nie padnie. Dzień dobry. Opowiedz mi o trasie, jak przebiegała. Bardzo fajnie. Jak się jedzie, jaka jest tylko, atmosfera. Że, tylko, że fajnie się jedzie, miło, bo tak w grupie, jak wiadomo, fajnie się jedzie. Tylko, że te samochody wolno jadą, nie? No. I Marcel. Marcel też, no, ale nie, Marcel akurat nadąża, no fajnie. Tak. No, nie, elegancko. Tak. Ale raz żeśmy tak przyspieszyli, to coś tam gadał. Co tak szybko? 160! A właśnie. Jak to oglądasz, tata, pozdrawiam. No, mój tata to jest twój wielki fan. Serio? Tak, i Marcela tak samo. Przepraszam, Mixera. No, to grubo. Każdy odcinek opie oglądał. Ty sobie nie myśl. Co tylko odcinek wyjdzie, zasubowane z dzwoneczkiem. Tak? Gadał ci, jak w deszczu jechałem? Co? Jak w deszczu jechałem? Tak, oglądam. Śmiał się, jak nie wiem. Kurwa. Gdzieś ty się na taką. Ale jak przez tą kałużę przejeżdżałem, nie? To miałem wody, bo miałem krótkie buty, nie? No to mi się woda do tych butów wlewała. Kurwa. A jazdę. No. A wtedy co tam widziałem, jak ja deszczu. Nie wiem, nie zwracają ci wspomnienia albo coś, Krzysiu? Troszkę wracają, no. Trochę się tym też najeździłem tą SV-eczką. Ile tam miałeś w ogóle? 2 lata. Nie zawiodła? Nie. Słyszałem, że od kolesia, który ją kupił, że jak ją kupił, to się za 3 miesiące coś w silniku rozpi***ło. Mi panewka powiedziała dzień dobry, także. Wbiłeś do nawigacji? Tak, 19 km, 20 minut. Moi drodzy. Ała. Witam się z Państwem po raz kolejny. Ej, nie ten przerywacz ci duknął czy coś? Bo tak bardzo szybko mrugało. No, zawsze tak jest. Nie, mrugało 2 razy szybciej. No bo był silnik nieodpalony. A, dobra. Bo to czasami też tak jest jak ten, jakby ci poszedł jakiś kierunkowskaz. I pytam. Kto by się tam kierunkami przejmował? No wiesz, wystraszyłem się, żeby ktoś ci się w dupkę nie wdupcył. W dupkę? W dupkę. Ej, krzyk. Fajnie. Dobra, ja sam nie wyjadę teraz na razie. Mogę usiąść? Możesz usiąść, no. Na. Jesteś piękna jak Riri, znaczy się Riri jak ty. Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Z czym? Z Mazurami. Dużo leciało. A, przecież ja tu puszczałem. No! Mi się to kojarzy, bo co wypływaliśmy? No. Udeczką to leciało. No, było. Dobra, teraz ogień. Tam też jakaś grupa jedzie. Halo? Halo? Witam się z Państwem. Halo? Monia! A mówicie, że mnie słabiej słychać? Nie. O, teraz bardzo dobrze. No. No to spoko. Ale to dlatego, że wolno jedziemy. No może ja będę musiała jakoś ten mikrofon poprawić. Nie, ale teraz jest lepiej, bo ty mówisz za cicho. Nie no, ja normalnie mówię. No to i teraz jest okej. Okay. A ma jeszcze kominiarkę na buzi, a ty Krzychu na przykład masz kominiarkę na buzi? Tak, mam. A, bo ja na przykład nie mam kominiarki na buzi. Ale mam mikrofon w tym samym miejscu chyba co ja. To znaczy tak mi się wydaje. Zobaczymy, zrobimy jakieś testy najwyżej. No. Się to zmieni jakieś. Ogarnie się. Ale tam nie było problemów jak jechaliśmy szybciej, żebyś coś nie słyszała czy coś. Nie, ja was dobrze słyszę. Jakby miała te interkomy, co my mieliśmy kiedyś, to by nic nie słyszała. Ty też miałeś tego Tura, nie? Jakiego? Interfon Tour. No miałeś go, Kasia go miała chyba. Kasia miała, ja nie. Ty nie miałeś? Nie, ty miałeś... Ja miałem Midlanda. Midlanda, tak, przepraszam. Moja droga, czy włożysz mi kominiareczkę z tyłu? Pewnie. O, dzięki. Krzychu, to jest dosyć ryzykowne. Narażasz Monikę na to, że spadnie, bo się nie trzyma. Nie przez moment. Nie przyspieszam przecież. Kosztem twojej wygody. Nie przyspieszam teraz przecież. Możesz przyhamować, bo na przykład auto przy tobą przyhamuje. No jak przyhamuje, to poleci na mnie, a nie zleci do tyłu. Nie wszystko jest takie przewidywalne. Wyprzedzamy ich.
Czekaj, zerknę na nawigację. Za 15 km dopiero skręcamy, tak, że możemy wyprzedzać. Dobra, no bo tu mamy sporo miejsca, bo jest droga szeroka. Dobra. Ufam ci. Kurde, zasznąłem. No właśnie wyprzedzać już to. Gdzie ty, Marcel, jesteś? Zniknąłem. Pojawia się i znika. Bo tu Łukasz bardzo się chyba niecierpliwi. On lubi szybko jazdę. No. Kto nie lubi, nie, Marcel? No, oczywiście. To chyba było dwuznaczne. Wiecie co? Ja dopiero przed chwilą zajarzyłem. O Jezu. No, także na następny raz lecisz z nami, ale już na dwóch kołach. Ja cię na plecaka już zabierać nie będę, Monika. No dobrze, dobrze. Masz z nami jechać koło nas. Nie no, jak będziesz miała, jak nie będziesz miała jeszcze moto, to zrobionego, to cię zabiorę. Nie będę taki. Nie będę taki. A Marcel powinien Kasię zabrać. Gdzie Kasia? Kasia w studiach. A, studiuje, dba o swoją przyszłość, nie to co my, na zloty tak, jeździmy. Tak. Narzekała, ale studiuje. A narzeka na studia, czy na to, że nie mogła z nami jechać? Że musi studiować. Niewygodnie, ale też może by wytrzymała. No, nie ma aż tak się. Ja bym nie wytrzymał. Niewygodnie mi jest z pasażerem. Nie lubię. No, tak znaczy... mój jadę, to jest jeszcze... Znaczy jest różnica, nie, jak się jedzie z pasażerem. No. Ja nie wiem w sumie, od czego to wynika. Myślę, że nakłada się wiele czynników. No. Raz zależy od motocykla, dwa od pasażera. No. To może jest czynnik. Ale to Patryk pojedzie. Patryk? A piękna polska złota jesień. Kurde, fajny ten silnik, ten crossplane jest. Myślę, że to co w R1 jest? No. No. Brzmią jak takie V-ki trochę. No, troszkę tak. A wiesz, jaki jest V-max tego? R1-ki? No. Nie wiem. To znaczy, licznikowe jest 299 km no, na godzinę, no. ale gdzieś tam czytałem, że no, około 320 km na godzinę pojedzie. No, jest moc. Poprzednim Gixem leciałem najwięcej 260. No to ja tą CBR-ką też jakoś około 260. Raz. No. Na autostradzie. O niemieckiej oczywiście, nie? Ja mi się tak z dwa razy jechał, zdarzyło jechać po 250. Ja to w sumie wszystko o tym poprzednim Gixem. Ale fajna jest wtedy droga hamowania, nie? Z takiej prędkości. Nie skupiałem się na tym. Skupiałem się na tym, żeby mi nic nie wybiegło na drogę. No, no to nie, rozpędź się kiedyś do 200 i spróbuj zahamować na maksa. Jaki to jest długi odcinek? No, jaki to jest... Wiem, kiedyś próbowałem. Do 200 akurat próbowałem. No, strasznie długo, zanim ci wyhamuje do zera. Chociaż też motocykle chyba lepiej wyhamują, jak samochód na przykład. Myślę, że to zależy. Zależy? No wiesz, jak będziesz miał jakąś drogę taką... Że jest trochę żwiru, czy czegoś będzie, jakieś śmieci na drodze. To auto wtedy myślę, że lepiej zahamuje. No, ale ja mówię, no to może tak, ale na jakiejś takiej... A z drugiej strony ja też nie wiem, bo niby auto ma większą masę, nie? No właśnie, a tu masz dwie tarcze na jednym kole. Tu masz dwie tarcze na jednym kole, to prawda. Ale też nie zahamujesz tak na masę, no bo by ci, wiesz, koło zblokowało. A nie masz takiej masy, która dociąża, żeby to hamować. A w aucie jest ta masa, która z jednej strony cię... drugi też cię dociąża do ziemi, jak hamujesz, nie? No ale tutaj jak wciśniesz przedni hamulec, to też ci masa cała idzie naprzód. No tak, ale w sensie nie jest tak duża ta masa i ona nie idzie tak centralnie, nie wiem. Nie znam się. No nie wiem, no, może. Ale właśnie nieraz miałem wrażenie, że mimo że hamowałem tak na maksa, to że mocniej auta hamują. No, no. Czasami. Może to złudne tylko. Nie znam się. Nie znam się, nie orientuję się. Ja to tylko jeżdżę. O, patrz, policja amerykańska. Nie znam, ale wypowiem. Szerif. 6 km do wjazdu. A do celu? Nie wiem. 8. A która godzina?
10:27. O kurwa. To się koło. Za 3 minuty. Pamiętasz? Ty gadzie jeden. Ale wiesz, wcześniej już tak jechaliśmy, nie? I ty się patrzyłeś na to z lusterką. Ja tak położyłem sobie rękę, trzymam na tym przycisku, a ty się nie zorientowałeś w ogóle. Serio? No, no, ale nie wyłączyłem ci. Jak oglądałeś się w lusterku. Widzisz, aha, Monika widziała. Aha, tutaj? No. To ja nie, to nic na ten temat nie wiem. I tak dobre 2-3 sekundy trzymałem. No. Musiałeś wyczuć moment. Nie, nie chciałem tak. Nie chciałeś być taki nieuprzejmy. Tak. Chciałem tylko, żebyś zobaczył. Ja drona nie brałeś, nie? Zabrałem. Drona? Tak, drona i kamerę. Chciałem wszystko. Ja myślałem, że aparat wziąłeś. No tak, no mówię, drona i kamerę. Aparat. To. Ale ja mówię o dronie. Mam drona! Kurde, ale... Kamerę ostatnio kupiłeś, lustrzankę czy bez luster? No, no też mam, pokazywałem ci pod domem. Wszystko wziąłeś, jedno i drugie. Tak, no mówię. Aha, ci, że myślałem, że tylko, razem. Myślałem, że tylko jedno wziąłeś. Nie bałeś się? Ja wczoraj tak długo siedziałem, żeby wszystko ładnie upchać. Wow, Marcel, ty to jednak jesteś. O, mrugają, no. A co jest, no, kurde? Ale stoją, a to coś. No niech stoją! Ja prawo jazdy mam. Jasne. O, uwaga! Kurde, teraz było... A jest ktoś z tyłu, kto może nie mieć prawa jazdy? Chyba nie, chyba wszyscy mają. Chociaż nie wiem, jak to jest dokładnie z legalnością. Bo niektórzy mogą mieć A2. No. Nie wiem, ja mam kategorię A, mam wyjebane. O, ja tak to... Właśnie, a ty, Monika, masz A2 czy A? Tak, A2. A2. No. Dawaj naprzód! No, w sumie nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, bo jesteśmy dosyć dużą grupą. Ale dobra. O, my tu w prawo powinniśmy. Nie, prosto. No dobra, prosto. Wygrywam. Pani w aucie. Brawo! Pani w aucie tam zamknęła okno aż. Która? Ta po prawej tam. Ale to jakaś starta kobieta. No cóż, starsza pani nie lubiła motocykli. Nie wie co traci. Tak jest. Tak jest. O, znowu, kurde, już się zaczynają te pieprzone liście. Ale on ma brudne felgi. Pomyj mu. Ja pierdzielę, łańcuch zardzewiały, nienasmarowany. Tragedia, tragedia. Wyjaśnij mu, czym to się kończy, takie niedbanie. No, ja mam, ja mam elegancko wyczyszczony, nasmarowany, chodź sobie, Marcel, zobacz. Tak? No. Ja smarowałem na początku sezonu. Ej, bo ja nie wiem, gdzie jechać. Kto prowadzi? No ja. Jeszcze 3 km prosto. Dobra, czekaj. Jak ten surowiec mi ucieka, ja się tu muszę przecisnąć. No. Czy przyspiesz troszkę, albo nie, dobra. Jak coś, jestem po prawej twojej. Dobra. Sorry, że się tak wyryłem trochę. Spoko. A to i tak mojego łańcucha. Nie, Pepsi, jak i Pikachu. Pikachu! No. Ja tam się z tymi nogi pokazywałem. Pika, pika, Pikachu! Opa! Opa! A ludzie. Kurde, bo mi korbowód bokiem wyjdzie. Weź, będziesz sprzedawał tego, tą Hondę jak ten, jak BMW. Nie, ona musi być sprawna, wiesz o co chodzi. No. A jak tam wjedziemy, to każdy z was dostanie numerek z przodu do naklejenia. Będę naznaczony. Tak, każdy będzie oznaczony. Co to za blondyna, Marcel, daje trochę gazu. Gdzie blondyna? No tam szła, zobacz. Gdzie? O! Tam je tak szturcha, surowiec. A to dziad jeden. Zapomniałem licznika z wcześniej skasować. O cholera.
Trudno. Prosto, nie? 1,5 kilometra do skrętu.